Coś po prostu poszło źle. Jak z Azteków, którzy nie mają w swoich decyzjach narodowych żadnych państw do stworzenia, stworzyć potężniejszych Azteków, którzy mają naprawdę długą listę krajów możliwych do stworzenia. A i pamiętajcie, imperialiści, wpadnijcie na NB, dużo gier w lutym wychodzi, a nuż znajdziecie coś z przeceną dodatkową 3%, bo tak macie z moim kodem Lukas, linki w opisie, zapraszam i polecam. Rok 1506, mamy już naprawdę przepotężnych z Azteków, przepotężna ekonomia oparta na złocie, gigantyczna armia, no tylko tego manpowera, tyle co kot napłakał, albo jak na lekarstwo, albo w sumie jak na kole, chyba to powinno być nowe powiedzenie, jak na kole. Odkryliśmy już trochę tego świata i niestety jak na ten moment nie zauważyliśmy innych rozwiniętych nacji. Może tutaj doszły nas jakieś pogłoski o tej Portugalii mitycznej, ale niestety nic więcej na jej temat nie wiemy. Chociaż może niekoniecznie. Budujmy też północny mur antydzikusom. Nie użyjmy słowa na i, bo realnie będę chciał jeszcze parę wojen w tym regionie stoczyć i zdobyć wszystko, co znajduje się w kolonial Meksyko dla nas. Powiem wam też, że czasem fajnie zrobić sobie taki krótki odpoczynek od kraju, bo wtedy szare komórki zaczynają działać. No przynajmniej u mnie. Znaczy wiem, nie wierzycie mi, że mam je w ogóle. Ale tak, bo będziemy teraz szli troszeczkę innym planem. Będę chciał dostać się jak najszybciej jednak do Afryki. Uwielbiam wojny z dzikusami. Są takie motywujące. Och, co za lipa. Trochę lipa, że lipa, ale lipa znika. Może jednak nie taka lipa do końca. Lol, nie ma tutaj tych prowincji nowo zdobytych na liście do wprowadzania naszej administracji wspaniałej? Co to ma być? Muszę klikać ręcznie. Kto robił tą grę? Nie no, myślałem, że te pierwsze 10 lat to będzie mega nudne, ale tu mam tyle do pacyfikowania tych mniej rozwiniętych plemion, że szok. A spokojnie wszystko mogę podbijać. W tym żółtym. Kolonial Meksyk. Kolonializm! Jej, lecimy odkryć Afrykę! I w sumie zastanawialiście się, skąd oni wiedzieli, że to jest Afryka? Powinno być takie znaczki chyba zapytania do końca, do odkrycia. Tak mi się wydaje. Ha, ha, ha! I co, byczki, tak? Ej, dosłownie to są byczki. Patrzcie, mają rogi. Zobaczyli moje przepotężne fortece! Przecież to wygląda, jakby było, nie wiem, klejone kupą, ale nieważne. Tutaj mamy potężną fortecę! I co, nie umiecie zdobyć, prawda? I w sumie tutaj warto jest wam powiedzieć pewną taką ciekawostkę. W momencie, kiedy tak podbijecie tą nację, jej główna prowincja znajduje się tutaj, po środku tego, co będziemy podbijali. To spowoduje, że nie będzie miała gdzie, nazwijmy to, uciec. Co spowoduje, że ta nacja zniknie z mapy, a my realnie podbijemy tylko i wyłącznie tą jedną prowincję. Ale jeżeli ta nacja będzie mogła uciec, bo zostawimy jej przejście, o, tutaj chociażby na północy, możemy zabrać wszystkie prowincje dla nas. Ale nadal ich nie zobaczycie do korowania. Nie ma bata. Te prowincje nie istnieją po prostu. Tak, rytualna edukacja, jakkolwiek to brzmi. Ja nie wiem, co oni tam robią, uczą się uprawiać świnkę czy co? To taki żarcik, bo mamy religię świnki. Jakbyście nie wiedzieli. Ciekawe, gdzie nas to zaprowadzi potem. Przyczółek w Afryce ustanowiony, ale powiedzmy szczerze, dość długo by nam się to kolonizowało, tylko 40 kolonistów dziennie, a potrzebujemy ich 1000, żeby móc coś tam stworzyć więcej. A dlatego, skoro nie kolonizujemy, to przejmujemy dosłownie jedną prowincję. Jak fajnie mieć takiego ochotnika, za 50% pensji będzie pracował nam znacznie, znacznie ciężej. Bardzo, ale to bardzo, bardzo ciężej. O, i teraz mamy Inkwizytora, który też, ponieważ czuje to powołanie do pracy, będzie nam pracował taniej. Nic tylko się cieszyć, prawda? W sumie tak myślę, że taki Inkwizytor to naprawdę musi się aż palić do roboty. No i mamy przyczółek w Afryce. Teraz musimy tylko wprawić tutaj naszą administrację. Możemy nawet porzucić tą kolonię, raczej nie będzie nam potrzebna. I też w zasadzie nie potrzebujemy nic więcej kolonizować, bo realnie nie zdążymy. Potem jak już się nam doda administracja, to dodajemy następnie, żeby to był nasz twardy core. Lecimy. No i teraz zbieramy punkty. Ile punktów? Kość porąbał. 500 punktów administracyjnych, żeby przenieść tutaj naszą stolicę. Kto zdobył New World Diamonds? No kto? Załamałem lokalne rynki. Dobra, jeszcze kasujemy sobie ID.
żeby przed przeniesieniem naszej stolicy wejść na 9 i może 8 też, może 9 poziom technologii. Rozwijam na pożyczkach w sumie też nasze monumenty, bo czemuż by nie? O! Skąd ja mam kolonializm? Nie wnikam. Okej, płacę za niego. Przecież branie pożyczek na budowanie jakichś tam nikomu niepotrzebnych monumentów nie może się przecież źle skończyć, prawda? Te monumenty będą nam w jakiś sposób potrzebne. Więcej manpowera, trochę piechoty. O, a tutaj to nawet National Unrest mamy, czyli ludzie są szczęśliwsi. Jedynie 40 tysięcy zadłużenia. Czy to dużo? Po prostu zreformuje się nasz system podatkowy i jeszcze mogę sobie pozwolić na ukradnięcie map Afryki, żebyśmy ją potem szybciej podbili, bo jest tutaj pewien bardzo przydatny dla nas monument. Nie ten? A, nie widzę go, jest tutaj. No to teraz mamy 500 punktów administracyjnych, których nie przerąbałem na głupoty. Przenosimy naszą stolicę do Afryki, a prawie chciałem powiedzieć do Ameryki, ale to nie tym razem i dostajemy naszą kolonię. A nawet dwie, niestety. No nic, trudno. I tak nie wiem, czy nasza ekonomia to utrzyma. Chyba jeszcze aż takiego minusu to ja nigdy nie miałem. Realnie pozbywamy się wszystkich naszych armii, wszystkich naszych okrętów, żeby nie zostało nic, nie będzie nic, jak to powiedział klasyk, tym należy się właśnie cieszyć, wszystko dosłownie kasujemy. Oh my god, serio? I kolejny event odpalony. Następnie jak już wszystko to zrobimy, osłabimy nasz kraj, no punktów więcej nie mamy, pieniądze, no 500 golda nam zostało, ale to naprawdę nie mam już na co je wydawać w tych naszych koloniach. Wszystko zostało, gdzie mogłem, to pobudowałem. Jak zresztą widać chyba... Gdzie to jest? Czemu tu jest nagle tyle tego manpowera? To jest... są jakieś większe liczby niż ja miałem. Bardzo ciekawe. Ale nieważne to jest, przechodzimy na naszą stuprowincjonalną kolonię. Zanim bot tutaj cokolwiek zdąży napsuć. I w sumie dostaliśmy całkiem niezłego zarządcę. Mamy standardowy zestaw idei ekspansywne, plutokratyczne i ekonomiczne, co jest dziwne, te kasujemy nawet. Ekspansywne i tak bym chciał mieć. Zresztą w ogóle mamy bardzo fajne idee development, morale armii, yearly republic tradition. No zobaczcie sobie, jak przepotężne są te idee do tego, co będziemy robili jako ta nasza kolonia. Troszeczkę mniej widzę, że zarabiam. Nie wiem, gdzie mi uciekło te 50 golda, no ale myślę, że nadrobimy w międzyczasie, bo zaraz będziemy też walczyli o niepodległość. Jesteśmy republiką, niestety, ale będziemy mogli jeszcze zmienić formę rządów, jak tylko... Już mogę się uwolnić? Ale nieważne, jeszcze się nie będziemy uwalniali. Teraz, jeżeli już jesteśmy na naszej kolonii, możemy podbijać wszystko w Amerykach. Estate mi się zresetowały, wyjebiście, wszystko bierzemy. Ponownie, ale będzie sprzedawanka ziemi. O, jednak mogę wybrać od razu, czy jestem monarchą, czy idę na republikanizm. A, nie, to czekajcie, zostałem uwolniony od Azteków. O, to tego nie wiedziałem. Bo w sumie, czy monarchia, czy republika, to prawie mi wszystko jedno, bo potrzebuję tej autonomii w terytoriach, ale zdecydowałem się na monarchię z prostego powodu. Z misji, które mamy, bo zresetowały nam się totalnie, a jeżeli chcemy dodatkowego kolonistę, to niestety, żeby wszystko tutaj dalej zrobić, potrzebujemy zawrzeć 3 royal mariaże. A jak wiemy, na republikach się żenić nie lubią. Nie wiem czemu. No i mamy cały zabudowany kraj, tak jak mieliśmy. Monumenty tutaj sobie stoją wesoło, będą nam działały, chyba kulturki wszystkie. O dobra, nie są akceptowalne, no trudno. O, dostaliśmy jakieś fajne modyfikatory nawet. O nie, ten bot wszędzie statey rozdał. O, już znacznie lepiej, od razu 116 czystego golda inkomu. A, i przez to, że zwolniłem moich piątkowych doradców tuż przed przejściem na kolonię, mogę ich zrekrutować ponownie. Nie wiem czemu, nie mam zielonego pojęcia, jedyne co, no to nie są tańsi, szczerze mówiąc, no ale mogę mieć piątkowych takich doradców, więc też jest to na propsie, oszczędzę na ich levelowaniu. A nie, jednak są tańsi, przepraszam, ja po prostu jestem za duży. Ja jestem po prostu księstwem. No dobra, no to musimy dostać gdzieś jakoś prestiż, więc chyba jakaś wojenka jest nam potrzebna. Jeżeli chcecie naprawdę przepotężną nację militarną, Meksyk jest jak najbardziej dla was. Zresztą zobaczycie to, bo pokażę wam, co możemy stworzyć. Po pierwsze, mamy taki piękny łososiowy kolor i naprawdę mocne idee. Zobaczcie, jak nam się to ładnie prezentuje, zwłaszcza te muralki. Misje bez zmian niestety, no i tyle. A United Central America, to nie wiem, co to za kolor nawet, ale idee również są słodkie, bo są standardowe kolonialne.
idee dalsze, które bym potrzebował dla tego typu gry, jaki planuję, no to szczerze mówiąc, najchętniej bym się pozbył plutokratycznych, ale póki są, niech będą. Następnie pójdziemy dyplomatyczne idee oraz administracyjne. Super potrzebne nam będą. Ruszamy na kolejną fazę wojen. To nic, że nie mamy armii. Oni po prostu są mega zacofani. No dosłownie 5 poziomów różnicy technologicznej. Ja nie mogę. 20 produkcji złota z jednej prowincji. Masakra. Teraz na to zwróciłem uwagę. A nie, przepraszam, ja was okłamałem. Będę potrzebował jeszcze na chwilę exploration ideas, niestety rozwiniętych do pierwszego poziomu, bo nie odkryłem sobie... Tak, właśnie. Dobra, cel naszych wojen osiągnięty. Możemy stać się królestwem. A iż by monumenty mi z powrotem działały, potrzebuję konkretnych kultur, bo zapomniałem, że właśnie mi się odpięły. Jukatek i tam było coś niższego. O nie, zacząłem płacić punktami dyplomatycznymi za prowincje, do których nie mam roszczeń. Nie, czemu? Właśnie dostałem kolejne 3 punkty developmentu do Meksyku. Śmieszne. O, i doszły kolejne nacje do stworzenia. Floryda, Illinois i Louisiana. Jako jeden jeszcze akt mojego geniuszu i wyższego skilla grania w tą grę, no, zostawiłem tu jedną aztecką prowincję. Bardzo celowo oczywiście. I to pozwoli nam, myślę, że przejąć pozostałe jej włości na świecie. Znaczy w sensie Azteków. Czy ja muszę to komentować? Nie no, oczywiście Wielka Brytania musiała w międzyczasie też zaatakować. No to czekamy. Ej, ci szybko już zadrabiają technologię, nawet mają pałki. A co to? Jakby to powiesz, to podpada pod kanibalizm chyba, co zrobiłem. Mam Azteków na wasalu. Co to jest za nacja Sonora? O, ale mamy też i Amerykę! A teraz przewiduję najbardziej, ale to najbardziej upierdliwą wojnę, jaką będą toczył. 110 tysięcy dzikusów, 250 tysięcy możliwego wojska do zwerbowania i musimy zdobyć prowincję Nantego. O, ja pier... 160 tysięcy, ja nie mogę. Ja tutaj się nie pierniczę, każdą jedną fortecę będę ostrzeliwał od razu. LOL? Jak ja to odkryłem, to wszystko na południu? Wow! Widzę cel? Oh my god! To nie może się dla nich dobrze skończyć. Jakim cudem oni przeżyli? Ja tego nie rozumiem. Powiem wam, że pierwszy raz boli mnie ręka od klikania i wysyłania pizdili, bo jednak z każdym chcę zawrzeć osobny pokój i mieć 5-letni okres spokoju. Żeby za 5 lat znowu ich zaatakować. Ale tych krajów tu było tak dużo, łącznie chyba z 14. Powinni to naprawić. No ale dzięki temu udało nam się zdobyć Biały Dom. Jaki on jest przekoksany. Czy to powoduje, że mogę mieć statey w cenie trade company? LOL? To też już odkryłem? Czemu? No dobra, gdzie jest najbliższa hindu religia? No chyba na Malacce albo na Filipinach. Więc zmierzamy w tych kierunkach i stajemy się imperium! No to przyczółek w Ameryce Południowej ustanowiony. Mam nadzieję, że mi się kolonia tutaj nie zrobi, bo się troszeczkę wkurzę. Oh my god, runda druga! Ale tym razem jakoś mniej tego wszystkiego. Ups, trochę przegiąłem! Ale to już naprawdę nie moja wina, a tym razem te granice nie powstały w te... No dobra, to ja podbiłem. Co tu się stało? Czemu zniknęły te wszystkie plemiona? Oh my god, dopiero teraz zauważyłem, że wszystkie kolonie mają totalną tolerancję religijną. Jak ja się cieszę. Normalnie bym krzyczał Carpe Siege, ale kiedy robi to bot, to nie jest takie fajne. Rozszerzyliśmy nasze macuszki już dalej nawet ku Kanadzie. Zobaczcie, Aztek Mexico. Od razu lepiej, jak to creep odbiłem. Chociaż ono i tak gdzieś znikło. Nie ukrywam, podbijanie tego jest zawsze mega powolne, chyba. Albo robię to coś źle, jak zwykle. Ale, coś nieźle to wygląda. Oprócz moich kopalni złota, praktycznie wszystkie mi się pozawalały. Ta nawet 2 razy, bo zobaczcie, ma 3 punkty. Tu się demka, też zawalona. Najgorsze jest to, że zawaliła mi się ta kopalnia złota i to zauważyłem. Miałem właśnie poddewować, żeby znowu więcej zarabiać. To jest tragedia, ale zauważyłem, że możemy też już stworzyć Afrykę, znaczy Amerykę. Tylko musimy przenieść stolicę do tego regionu gdzieś tutaj. Ale to może później, bo na razie mam bardzo dużo overextensji i trzeba to korować. Jeśli lubisz ciekawe strategie, polecam zobaczyć mój odcinek z Indii, gdzie w bardzo nietypowy sposób stworzyłem trade company dla tego regionu.